jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy swojego nadwornego pisarza, jak go nazywamy. Wszystkie scenariusze, które powstają i które potem prezentujemy na scenie, pisze dla nas Piotr Kukuła. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze jest to dla nas prostsze znacznie od strony organizacyjnej. Nie musimy wyszukiwać scenariuszy, płacić za prawa autorskie i walczyć o to, by móc je tutaj wystawiać. To po pierwsze, ale tak naprawdę ważniejszym elementem tego pomysłu i realizacji Piotra scenariuszy było to, że zaczęliśmy tworzyć scenariusze pod konkretne dzieci, które są w naszym teatrze. Piotr je zna, ja znam ich możliwości, a poza tym założeniem naszego teatru jest też to, że my nie kreujemy gwiazd i każde dziecko ma mieć szansę pokazania się na scenie. Więc w gotowych scenariuszach niejednokrotnie jest tak, że są trzy główne role, a potem jest pięć drugoplanowych i 10 na przykład podrzędnych zupełnie. My ogarniamy to w inny sposób, czyli jeżeli jest potrzebnych 15 głównych ról, to tak jest pisany ten scenariusz. Dzięki temu jesteśmy jakby niezależni, ale to też wiąże się z tym, że myśląc o teatrze postanowiliśmy, że chcemy udowodnić, że sami możemy zrobić teatr od początku do końca, korzystając tylko i wyłącznie z lokalnych twórców. Spektakle nasze mają charakter muzyczny, musicalowy. Muzykę do wszystkich piosenek piszemy tutaj na miejscu. Aranżacje robione są na miejscu. Piosenki, jeżeli jest taka potrzeba, a jest, nagrywamy w lokalnych studiach. Dzięki temu nie wspomnę oczywiście o kostiumach, które również są wykonywane przez lokalne artystki, scenografia i tak dalej. I takie było nasze założenie, bo właśnie chcieliśmy pokazać, że miejscowymi siłami, że jest nas tutaj na tyle i mamy wszyscy taki potencjał w sobie, że możemy stworzyć teatr od początku do końca. Ciągle borykamy się oczywiście z problemami finansowymi i z brakiem lokalu. Mój garaż i moja piwnica, Piotr jest prywatnie moim mężem, więc powinna powiedzieć, że nasz garaż i nasza piwnica jest garderobą i magazynem na elementy scenografii. Pani, która szyje kostiumy, znakomita Marylka Pawlina, o nieprzeciętnych talentach, ma swoją pracownię w jednym ze swoich pokoi w mieszkaniu, w którym mieszka i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten problem, z którym tak naprawdę walczymy najbardziej, czyli brak lokalu, brak pomieszczenia, który mógłby służyć nam jako miejsce do pracy, nie tylko naszemu teatrowi, ale wszystkim innym. I myślę, że to, czego oczekiwalibyśmy najbardziej, jest trudno zmobilizować miejscowe instytucje, biznesy, organizacje do wspierania kultury, aczkolwiek są takie, które bardzo intensywnie nas wspierają i finansowo, i udzielając nam pomieszczeń na przykład za mniejsze ceny. Natomiast marzy nam się, myślę, mogę to powiedzieć w imieniu swoim kolegów, by zostać bardziej zauważonym poza krajem, w którym tworzymy, czyli poza Stanami. Bo w pewnym sensie służymy w końcu też Polsce. I zawsze, kiedy rozmawiamy na ten temat, na przykład z konsulatem, to, który tak czy inaczej jest nam przyjazny, to jakby odnosimy wrażenie, że przecież w Ameryce wszystkim się dobrze powodzi i nas powinno być stać na to, żeby utrzymać swój teatr. Jest taki festiwal, który odbywa się co roku w Rzeszowie, grup folklorystycznych z całego świata. Marzy mi się, żeby ktoś pomyślał o takim festiwalu teatrów, nie tylko dziecięcych,
ale obejmujących działalność teatrów poza granicami Polski, na który mogłyby przyjechać tego rodzaju grupy jak nasza i jak wiele innych działających tutaj w Chicago, by móc wymienić swoje doświadczenia. Festiwal tamten jest, jeżeli się nie mylę, organizowany przez Wspólnotę Polską, ale przyjeżdżają tam rzeczywiście rozmaite grupy i wiem, że przyjeżdżają z całego świata i odkąd pamiętam, a jestem tutaj ponad 20 lat, cyklicznie co 2 lata wyjeżdżają z Chicago co najmniej 2 albo 3 zespoły i zawsze wracają stamtąd bardzo naładowani dobrą energią, chęcią do działania i perspektywą spotkania się za kolejne 2 lata. Więc jeżeli udałoby się zrobić coś takiego, to myślę, że my też dostalibyśmy skrzydeł i chciałoby nam się jeszcze pracować, bo to nie chodzi tylko o wymianę i o poznanie jakby ludzi, ale właśnie o to, żeby nas dopingowało to również do pracy. Tak jak powiedziałam, teatr nie istnieje bez widza i dopóki widz będzie, my będziemy robić tutaj tę swoją pracę, ale nie damy rady sami. Potrzebujemy być zauważeni i potrzebujemy w związku z tym wsparcia z zewnątrz, niewątpliwie.